Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mapek od Widzów. Dokładnie tak, mamy tutaj mapkę autorki ZosiaW04. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za mapkę. Mam tutaj Escape w niebiosach. Cześć Eldy, witam cię na mojej pierwszej mapce. Mapka nie zawiera command bloków. Przeczytaj zasady po prawej. Dobrze, już się robi. Graj na wersji 1.10.2. Dobrze. Ustawiaj spawn pointy gdzie chcesz. Dziękuję ci bardzo. Mapka na 10-15 minut, zależy jak ci pójdzie. No to pewnie 15 bardziej. Graj na peaceful. Jest. Nie cheatuj, chyba że nie umiesz przejść. Bardzo dobra zasada. Graj na game mode 2. Ok, ustawiamy sobie game mode 2. All right. A, no i parkour. Dobrze, dlatego ten. No dobra, spoko. Ja to wszystko zrobię. Spawn point. Dobrze, jest spawn point. I możemy teraz śmiało lecieć przed siebie. Bez żadnego problemu. Fuck. Myślałem, że da się to tak przeskoczyć. Znaczy chyba się da, ale nie jestem pewny. Dobra, i ważne, pierwsza próba się nie udało. Ja nie będę rezygnował. Kurde, się cofnąłem za bardzo. Cicho. Tam potem jest jakiś labirynt i inne takie, więc teraz jest głównie parkour, ale jak go przejdę, to potem będzie spoko, więc musicie mi dać chwilkę. Okej. Wow. Oh shit. A nie! Jak ja was lubię za to, że wy mi robicie tutaj taki pomoc z tymi skokami 180. Dobra, ej, uzamiemy sobie spawn point. Labirynt, znajdź wyjście. Dobrze, fajnie zrobione ogólnie, tak kolorystycznie podoba mi się po prostu, fajnie. Faktycznie, że jak jest escape w niebiosach, no to prawda w niebiosach, nie? Dobra, prawą stroną pójście nie pomogło. Pójdziemy w lewo. Lewo. Oj nie. A to dobra, pójdę sobie po prostu tak. Tak na jolo. O, proszę bardzo, udało mi się. Ruben! Ruben się pisało Reuben chyba, z tego co pamiętam, więc to sama marchewka starczy? A może i starczy, dobra, nawet nie wiedziałem, myślałem, że tylko wędko z marchewką można. Chodź Rubeńku, chodź. Chodź, dobra świnka, chodź. Chodź. Tu. No, a tu. Teraz tu. Chodź Rubeńku. Do mnie, taś świnka, czy jak tam się mówi do świni. Chodź świnia, chodź. Tutaj, chodź. Ja, dzięki Ruben. Celność! Dewi mnie to. Dobra, marchewkę sobie zostawię, spawn point sobie ustawię. A tutaj, dobra, czekaj, bo tutaj. Za pierwszym razem będzie chdung! Tada! Ja to jestem dobry w strzelaniu. A, teraz będzie dalej, o kurde. A, bo ja strzał nie wziąłem. Czekaj. Bierę strzały wszystkie i teraz możemy lecieć. Dobra, teraz będzie gdzieś tak tutaj. Chyba. Chdung! A ty, udało się, dobra. O, w mordę. A dunk! Chyba nie za bardzo. A dunk! Patrz, trafiłem. Kurde. Łódka na lodzie. O, to uwielbiacie. Ja widzę ostatnio bardzo łódkę na lodzie, bo to, co ja odpierdzielałem na live'ie, że no, przejście po prostu driftu, jak ja tam to zrobiłem za pierwszym razem, nie wiem do tej pory jak. Ale najlepiej na F5 mi się w sumie gra. Wtedy powiedzmy widzę więcej. O, chociaż nie, koniecznie. Fuck, nie, dobra, nie widzę. Nie. Ty, tylko teraz będę miał problem, bo tam była jedna łódka w tym, nie? Tam była jedna łódka w skrzyni. Halo, czekaj. Tu sobie muszę spawn pointa dać, to była jedna łódka. Dobra, to ja muszę sobie zrobić w ten sposób, bo nie będę miał łódki! To jak mam przejść bez łódki? Dobra, to ja sobie dam parę łódek, tak jakby mi nie wyszło, bo czuję, że mogę to powtarzać kilka razy. Drzwi się tam pozamykały, bo się, kurde, zrobiła ta. Dobra, i teraz, prawda, pyk. Co? Lol. Okej, nieważne. Tu na F5 tak nie pójdzie z tego względu, że lód jest tutaj i... Ło, ty w dupie! No nie.
No i dupa, dobra. Dlatego mówiłem, żeby sobie więcej łódek dać. I dlatego czułem, że po prostu przejście mapy nie zajmie mi tylko 10 minut, tylko troszeczkę dłużej, bo jednak ja nie jestem dobry tutaj w tym. Nie mogę za bardzo rozgryźć tego, w jaki sposób najlepiej to przechodzić ogólnie. I no i tak. O. No nie, no kurde, ja nie umiem rozgryźć tego, jak to przechodzić. Bo za każdym razem za bardzo się ślizgam i próbuję to przejść wolno po prostu. Wystarczy, że lekko bardziej przyspieszę i już jest problem, nie? Jest! Cicho, cicho, odejdź! Dobra, jest spawn point. Skakanie w chmurach. Czy ja sobie mogę dzień ustawić? Chyba mogę, nie? Bo tu ciemno. Time set 0. O, będzie ładnie. Co to jest? Aha, jump boost, okej. I to jest co? Skakanie po chmurach. To spoko. Rzućmy to. Adunk! Wow, wow! Wow, nie, dobra. Dobrze, nie wziąłem wszystkich potek naraz, bo by było nieciekawie. Dobra, zginąłem, no zdarza się, prawda? Mam jeszcze 3 próby. 3 próby, LG, skup się. He! Dobra. Tutaj. Tutaj i teraz. Tutaj, o, i tak. Tutaj, o, o. Kurde! Nawet z żambustem mi to nie chce wyjść. Fuck my life. Może jednak powinienem tam game moda mi ten był. Dobra, na ostatniej podce jak ktoś to spróbuję z game modem, żeby jak coś jak spadnę. Wow, 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 halo, halo, przepraszam, czy ja mam jakiegoś. No już myślałem, że ma auto-jumpa, tak jakbyś sam z siebie skoczył. Dobra. No no dobra. Ustawiam sobie game moda, bo po prostu mam ostatnią podkę i zaraz po prostu zdechnę i tyle się skończy, nie? Także sorry. Dobra. W ten sposób sobie to zrobię i teraz mi się to musi w końcu udać, no. Ty, no patrz. Ty, to nie działa. What the fuck? Czekaj, halo. Aha, bo do speeda wziąłem, a nie jump boosta. What the fuck? Aha, tam był speed i jump boost. You are idiot, LJ, you are idiot. Czekaj, czy tu będzie jump boost? Będzie jump boost, nie? Jump boost 2. Czyli speed i jump boost tutaj jest. Fuck my life, no to teraz to ja wszystko rozumiem. Bo teraz to ja będę w stanie to przejść. Fuck. Czekaj. Spokojnie, ja to muszę zrobić jeszcze raz. Tutaj. I teraz tak, jedziemy. Jedzie. No szkurde, nie mogę z tej półpłytki skoczyć. Nie umiem z półpłytek skakać. Czekaj, jak mi muszę stół. O. No i teraz wszystko jasne, bo ja z samym jump boostem tutaj nie byłem w stanie. Ty jesteś LJ, kurde, inteligent. Dobra, ja tu już sobie mogę ustawić 2 i se spawn pointa pierdutne. Dobra. Mleko, David. Nie to. Mleko. Dobra, tu sobie odłożymy. I cóż mamy tutaj? 7. Aha, okej, okay, bardzo dobrze, dziękuję ci za podpowiedź, bo jednak ja to jestem koźwa. Czekaj, to będzie. Czekaj, bo ja mam to przeskoczyć. O, tak, dobra. Tyko. Szlalomy, kurde, węże i takie tam, nie? Yeah, jestem. Teraz trzeba wziąć wagonik i będziemy jechać prawdopodobnie na metę, tak to wygląda. Oczywiście bardzo głośne tory, jak zawsze. Uit! Yeah! Oje, czekaj, proszę. Gratulacje, przyszedłeś mapę! Smile face, uśmieszek z języczkiem i taki bardzo taki kawaii. Dobra, oceń mapkę od 1 do 10. Przypominamy, że to moja pierwsza mapa, teraz jak to w zwyczaju, zrób wielkie boom. Dobrze, zaraz zrobimy wielkie boom. Cóż, nie było żadnych bugów. Nie było, nie. Nie było bugów, ja tylko zrobiłem błąd tutaj, że nie popatrzyłem po podce, że jest jedna na szybkość, jedna na ten. Mogłoby być ewentualnie tutaj, że więcej łódek i w ogóle, no bo jednak wiadomo, że za pierwszym razem może mi nie wyjść, ale to jest pierdoła i na to nie będziemy zwracać uwagi. Fajnie kolorystycznie wykonane, podoba mi się, jakoś tak fajnie, taki żółto, białe, fajne kolorystyczne po prostu. Parkurek,
taki fajny, prościutki tutaj labiryncik, fajnie zrobiony. Tutaj co? Tutaj mieliśmy Rubena przeprowadzić, też spoko. Tutaj strzelanie dosyć takie bardziej hardkorowe, bo tak jednak dalej było, także też fajnie. Ja bym nawet spróbował jeszcze dalej może dać poziom, tylko wtedy chyba w sufit już by trzeba było strzelać i to by mogło nie dolecieć, ale bardzo fajnie. Tutaj ten poziomek fajny, tutaj mówię, tylko że nie zauważyłem tych potek, ale też spoczko pomysł. Wiecie, na Escape w niebiosach. Także jak na pierwszą mapę, naprawdę fajnie. Myślę, że ci mogę dać tutaj... dam ci tutaj 9 na 10. Z tego względu, że... mimo wszystko babka lekko za krótka. Znaczy, ja bym tu jeszcze dołowalił ewentualnie danego poziomu. Albo żeby był dłuższy, albo żeby po prostu było jeszcze kilka więcej. Bo bardzo krótka mapka, a naprawdę fajna mapka. Także tutaj akurat można było śmiało dowalić więcej, ale oczywiście bardzo, bardzo fajnie wykonana. I tak jak mówiłem, te oceny to nie jest tak, że ma się to brać wszystko pod uwagę, że to ujeju, bo tu jest 9, to jednak jeszcze czegoś zabrakło i ona jest słaba. Nie. Po prostu ja oceniam sobie tak o te mapy, ale te oceny tak na dobrą stronę nie mają większego znaczenia, bo jeżeli nagrywam tą mapę i mówię, że ta mapa jest fajna, to już powinno wam wystarczyć w 100%, że po prostu mapka jest fajna i być happy, zadowoleni, a wy na przykład potem, bo ja bym mu dał 10 na 10. No dobra, to ja wszystkim mapkom tak na dobrą sprawę daję 10 na 10. Jeżeli jakąś nagrywam i ją przechodzę bez jakichś tam bugów czy coś, no to pominąć wtedy 10 na 10. No i tyle. I może tak się umówmy i może wtedy będziecie przynajmniej się mniej kłócić, bo widzę, że wy się kłócicie niesamowicie czasami, nie? No, mam jeszcze na obecną chwilę jakieś 12, nawet 15 mapek chyba, z tego co pamiętam. Więc jeszcze proszę mi nie wysyłać mapek, bo... jeszcze troszeczkę ich mam. Postaram się teraz zrobić sobie taki mały maratonik z nagrywania, powiedzmy, żeby dowalić troszkę więcej tych mapek. Zobaczymy, czy mi to oczywiście pyknie. I wtedy myślę, że jak już się pozbędę, powiedzmy, z dysku większej ilości mapek, wtedy będziecie mogli na spokojnie wysłać. Dawam info, więc się o to nie bójcie. Dobra, stawiamy sobie TNT, wysadzamy sobie tutaj, powiedzmy, całą końcówkę. I ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mówiłem dla was ja, to była mapka od widzów i to tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa! Codziennie o 13.30, pamiętajcie.